Wieczorem 15 listopada z okazji 13. rocznicy ingresu do Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej i rozpoczęcia rekolekcji dla księży Lwowskiej Archidiecezji w katedrze we Lwowie mszę świętą odprawił arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Dzisiejszy dzień w naszej archidiecezji jest szczególnie poświęcony księżom, powiedział na początku mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Odbyły się spotkania z dziekanami oraz Rada Kapłańska i rozpoczynają się rekolekcje dla naszych księży. Spotykamy się na dorocznej mszy świętej kapitulnej, aby podziękować naszej kapitule za ich posługę, za ich postawę, modlitwę i pracę naszej archidiecezji. Arcybiskup Mokrzycki serdecznie przywitał obecnego na Eucharystii biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Jacka Kicińskiego, który przeprowadzi spotkania modlitewne i rekolekcje dla księży archidiecezji lwowskiej. Metropolita wezwał wszystkich obecnych do szczególnej modlitwy za księży, którzy obchodzą w tych dniach 25-lecie kapłaństwa. Mianowicie obecnego wśród księży proboszcza parafii Jana Pawła II we Lwowie, księdza Grzegorza Drausa, oraz metropolita zaprosił do wspólnego dziękczynienia Panu Bogu w rocznicę jego ingresu do lwowskiej katedry. Tłum przeciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Na początku dziękuję Panu Bogu, że mogę razem z Wami przeżyć ten piękny czas rekolekcji. Dla nas, kapłanów, ten czas jest tym bardziej ważny, ponieważ nasze życie jest przede wszystkim przedłużeniem obecności Pana Boga w życiu codziennym. Czas rekolekcji to jest czas zatrzymania. Dlatego, że w dzisiejszym świecie my bardzo często żyjemy pod presją dzieł koniecznych. Mieczysław Mokrzycki również przywitał kapitułę metropolitalną, która raz w roku zbiera się w tradycyjnych szatach, aby upiększyć celebrowanie Eucharystii. Kazanie na tej mszy świętej wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej ksiądz Jacek Kiciński. Po mszy świętej w imieniu duchowieństwa ksiądz Wiktor Antoniuk, dziekan dekanatu Złoczów, skierował życzenia arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Jedna intencja towarzyszyła nam w tej najświętszej ofierze, to modlitwa za jubilantów. Nie ma 50-latka, ale jest kapłan, który dziś w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia swoich święceń kapłańskich. Jest nim ksiądz Grzegorz Draus, proboszcz parafii świętego Jana Pawła II tutaj w Lwowie, Sokinniki. Księże Grzegorzu, Bóg zapłać za Twoją posługę duszpasterską, którą pełnisz z wielką radością i z pełnym poświęceniem. Może trzeba trochę zwolnić, bo nie wiem, czy Duch Święty nadąża za Tobą. I dalej pracuj, bądź wierny Chrystusowi, bądź alter Christus. Niech w tym wszystkim Matka Kapłanów Ci towarzyszy, wspomaga. Szczęście Boże. Wydelegowano mnie, żebym w imieniu kapłanów złożył Waszej Ekscelencji życzenia z okazji zbliżającej się 13. rocznicy ingresu do Waszej katedry, objęcia rządu nad archidiecezją lwowską. Co można życzyć dostojnikowi takiej wysokiej rangi jak ordynariusz, metropolita, arcybiskup? Oczywiście, co jest najlepsze, najcenniejsze, przede wszystkim to dary Boże. Thank you.